tak. Zasada wolności poglądu, 54. Czekamy jeszcze chwilę, aż się wszyscy połączą. Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji oraz przedstawicieli telewizji w Realu 24 i niezależnych mediów. Szanowni państwo, dzisiaj temat niezwykle istotny, ale zapomniany niestety przez media tak zwanego mainstreamu. W miniony weekend portal YouTube skasował niezależną telewizję w Realu 24. Poproszę o zabranie głosu redaktora naczelnego w Realu 24, pana Marcina Rolę. Dziękuję serdecznie za oddanie głosu. Witam państwa bardzo serdecznie. No cóż, w ubiegłą sobotę YouTube skasował nasz kanał. Blisko 600 tysięcy subskrypcji poszło po prostu do śmietnika, szanowni państwo. Ale w mojej opinii jest to opcja polityczna. To nie jest tylko kwestia YouTube'a, tam jakiejś cenzury, firmy prywatnej, bo takie argumenty się pojawiają. Tylko ewidentnie widać, że najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, szanowni państwo. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość sobie tutaj szykuje opcje pod wybory w 2023 roku, czyli zobaczcie, że już w tym przypadku 600 tysięcy realnych Polaków, Polonii, także za granicą, nie będzie miało dostępu do rzetelnej wiedzy, czyli będziemy skazani wyłącznie na media mainstreamowe, czyli na przykład TVP versus TVN, czyli mają się naparzać tylko sekty polityczne. Zobaczcie, że w Polsce łamane jest prawo prasowe, konstytucja, 54 artykuł, czyli kwestia tutaj cenzury prewencyjnej, bo to jest cenzura prewencyjna, więc do mnie tutaj też nie docierają argumenty, że ojojoj, bo firma prywatna nie może tutaj robić wszystkiego, a przede wszystkim nie może łamać prawa państwa, w którym, nie oszukujmy się, zarabia gigantyczne pieniądze, bo YouTube, Google zarabia tutaj setki milionów dolarów. Więc w mojej opinii jest to opcja polityczna i szczerze nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj Prawo i Sprawiedliwość, sam rząd także maczał swoje paluszki w tym właśnie, żeby jakby czyścić przed pola przed wyborami w 2023 roku. Czyli Polacy nie będą mieli dostępu do rzetelnych informacji, ma być zczyszczone całkowicie przed pole i tutaj mają być tylko te kwestie mediów mainstreamowych. No powiem tak, jeżeli ktoś się cieszy z tego, że nas zablokowano, może się z nami nie zgadzać z różnymi naszymi poglądami, okej, ale na tym przecież chyba polega demokracja, prawda? Demokracja polega przede wszystkim na wolności słowa. Wolność słowa powinna być święta w państwie demokratycznym, w państwie prawa, ale przede wszystkim, jeżeli ktoś się nie zgadza, no to zapraszamy do debaty, a tu ewidentnie widzimy, że po prostu ktoś się nie zgadza z naszymi poglądami, ponieważ mówimy o polskiej suwerenności, polskiej niepodległości, polskim bezpieczeństwie i przede wszystkim polskim interesie narodowym, co jest dla nas absolutnie na piedestale i dlatego w mojej opinii zostaliśmy skasowani. Oczywiście to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Wy nie wiecie, na co żeście się porwali. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że tutaj ruszy nasza własna platforma, czyli banby.com. Serdecznie państwa na tą platformę oczywiście zapraszam. Jeszcze raz chciałem bardzo podziękować za wsparcie, bo to jest też ogromne wsparcie od naszych widzów, od ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają. Już się tworzą nowe konta. Widać ewidentnie, że też komuś się nie podoba Marsz Polskości, który zorganizowaliśmy 15 sierpnia, czcząc cud nad Wisłą, ale także 7-lecie telewizji w Realu 24, gdzie zgromadziliśmy blisko 5 tysięcy ludzi. Jeżeli będzie trzeba, zorganizujemy jeszcze większy protest i zorganizujemy wielokrotność tej kwoty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Piotr Korczarowski, Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze. Prosimy bardzo. Szanowni państwo, Lewica ogłosiła wielki sukces. Oto najbardziej znana w Polsce telewizja internetowa, przez Lewicę nazywana stacją faszystowską, została zdjęta. Więc chciałem oświadczyć jako prezes Fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze, że zamykanie ust wolnym mediom w Polsce to jest faszyzm. To jest esencja faszyzmu. Natomiast korporacja, która tego dokonała pod naciskami lub z własnej woli, ewidentnie stoi ponad prawem w Polsce, łamiąc konstytucję, łamiąc kilka artykułów polskiej konstytucji, między innymi ten, który mówi, że wszyscy są równi wobec prawa. Google, właściciel YouTube'a, pokazał, że nie jest równy wobec prawa, że stoi ponad prawem, dlatego że nie daje możliwości dochodzenia użytkownikom swoich praw w sądzie. Każdy, kto zawiera umowę z YouTube, podlega pewnemu regulaminowi wewnętrznemu oraz polskiemu prawu. YouTube pokazuje, że ten regulamin nic dla nich nie znaczy, a polskie prawo ignoruje. To jest tak, jakby człowieka, który zakupił bilet, a tu daję taką analogię, dlatego że bilet też jest formą umowy, mimo że niczego się nie podpisywało, tak jak regulamin YouTube, jakby człowieka ze środków komunikacji wyrzucić,
bez podawania żadnej przyczyny, dlatego że ktoś uznał, że ten człowiek mu się po prostu nie podoba. To jest analogiczna sytuacja. My się stanowczo temu przeciwstawiamy. Cenzury prewencyjnej w Polsce nie może być, a zwłaszcza kiedy ona dotyczy wolnych, niezależnych mediów, które powstały oddolnie i są sponsorowane wyłącznie przez setki tysięcy obywateli. I to jest kluczowa rzecz na koniec. To nie tylko telewizja w Realu 24 została pozbawiona swojej płaszczyzny przekazu, to także setki tysięcy Polaków, które te telewizje chciały oglądać i utrzymywały. Dziękuję bardzo. Karol Plewa, redaktor w Realu 24. Dzień dobry Państwu. Żyjemy w czasach dyktatury globalnych korporacji. Te globalne korporacje pozwalają sobie na coraz więcej. No i telewizja w Realu 24 po raz kolejny przekonała się o tym na własnej skórze. Dwa nasze kanały usunięte z YouTube na koniec ubiegłego tygodnia. Ale nie łudźmy się, to nie jest tak, że to, o czym dzisiaj tutaj mówimy na konferencji prasowej, dotyczy tylko telewizji w Realu 24. Przed chwilą Piotr Karczarowski wymienił inne osoby, inne media, które spotkała podobna historia. Ja myślę, że to niestety dopiero początek, dlatego że globalne korporacje chcą powiększać swoje wpływy. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi tylko też o dominację, o kontrolę nad światem. My dziękujemy politykom Konfederacji za zaproszenie na tę konferencję dzisiaj, ale myślę, że wokół tej sprawy to musimy się wszyscy zjednoczyć. Także widzę tutaj media przysłuchujące się naszej konferencji. Przed chwilą posła Gdula z Lewicy widziałem, który też się przysłuchiwał tej konferencji. Powinien do końca, dlatego że uważam, że dzisiaj my, a jutro kto wie, czy nie politycy lewicy, czy nie inne środowiska, dlatego że powtarzam, tu chodzi o dominację i kontrolę nad światem. Jutro ktoś może uznać, że to, co mówi polityk lewicy, jest niemile widziane i wtedy, jeżeli się zorientujemy, że nie jesteśmy wokół tej sprawy razem, to będzie bardzo, bardzo trudno. Dlatego zastanówmy się nad tym wszystkim, czy na pewno chcemy takiego świata, w którym będą obowiązywały tylko jedynie słuszne poglądy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun. Szczęść Boże niezależnym dziennikarzom, niezależnym producentom, publicystom. Życzliwe słowa skierowane pod adresem Konfederacji, zgoła zbyteczne, ponieważ wiosłujemy pod prąd na tej samej tratwie, na tej samej łódce. Konfederacje spotykają podobne przygody. Wielki brat kasuje naszą formację. Niestety w zmowie z państwem polskim dziś tak niegodnie reprezentowanym przez Zjednoczoną Łże-Prawicę. I na to trzeba zwrócić uwagę. Państwo polskie silne wobec słabych, słabe wobec silnych. Państwo polskie, które jest najwyraźniej, owszem, stróżem nocnym, ale wynajętym przez wielkiego brata, służącym wielkim korporacjom. To, zauważmy, jest nielegalne, tak jest, niekonstytucyjne. Konstytucja zakazuje cenzury prewencyjnej, no ale z drugiej strony zauważmy, że nie ma to nic wspólnego z wolną gospodarką, wolnym rynkiem, wolnością gospodarowania. Ponieważ wolność gospodarowania to swoboda dostępu do rynku dla każdego, kto oferuje swój produkt, produkt intelektualny, produkt artystyczny. Tutaj nie ma mowy o tej swobodzie dostępu, ponieważ wielki brat wspierany przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, który przez swoje zaniechania staje się żyrantem tej skandalicznej sytuacji, tej praktyki cenzorskiej. Wielki brat dowolnie skreśla bądź też promuje wybranych. To nie jest wolny rynek. Konfederacja, jak zawsze, rzecz jasna, po stronie wolnej przedsiębiorczości, ale przeciwko zmowom kartelowym. A tu mamy do czynienia właśnie z czymś na kształt zmowy kartelowej w przestrzeni publicznej reglamentuje się dostęp tym, na których jest cenzorski zapis. Ja pamiętając czasy jeszcze za poprzedniego, starego, sowieckiego, PRL-owskiego reżimu, jednej rzeczy nie mogę się w tej sprawie dość nadziwić, a to jest Schadenfreude
radość z cudzej szkody, cudzej krzywdy, którą w tej sytuacji przejawiają funkcjonariusze frontu ideologicznego reprezentujący mainstream, główny ściek medialny. Oni nie ukrywają w tych samych mediach społecznościowych, że to im się bardzo podoba, że telewizja w Realu 24 została zakneblowana. I muszę powiedzieć, że tego nawet za starego komunistycznego reżimu nie było. Praktyki cenzorskie, oczywiście, cenzura instytucjonalna, rzecz jasna, ale przynajmniej za moich czasów, w późnym PRL-u, to się wszystko działo z pewnym zdrowym przejawem wstydliwości i ze strony samych cenzorów, i partii, i cenzurowanych, dających się cenzurować, nawet kolaborujących z cenzurą publicystów czy artystów, literatów. Nikt się nie obnosił z pochwałą praktyk cenzorskich. Dziś to się dzieje i ostatnia uwaga, dzieje się to niestety z udziałem ludzi, którzy sami w swoim czasie, także jeszcze za reżimu PRL-owskiego, padali ofiarą takich praktyk. I to jest coś szczególnie ohydnego, coś szczególnie łajdackiego i do was się zwracam, wy, którzy jeszcze nie zerwaliście pępowiny, która was łączy z tym obozem załganej łże prawicy. Zwróćcie na to uwagę, że to są ludzie, którzy owszem praktykują wolność, ale dla wybranych. To są ludzie, którzy bardzo chętnie afiszują się ze swoją pochwałą wolności słowa, ale wyłącznie dla chwalców aktualnego reżimu. Konfederacja murem za telewizją w Realu 24. Konfederacja zawsze jednoznacznie przeciwko takim cenzorskim, nielegalnym, bezprawnym, antywolnościowym praktykom. Konfederacja zawsze z... Szanowni Państwo, z politowaniem nad tymi, którzy mogą w tej sytuacji nie reagować. Być może to jest ostatni dzwonek dla Was, którzy stoicie po stronie aktualnego reżimu, którzy tworzycie ten zjednoczony front przemilczenia i przekłamania w mediach post-PRL-owskich. Może dziś jeszcze, przechodząc na stronę telewizji w Realu 24 i broniąc jej dobrego prawa do tego, żeby oferować swój produkt intelektualny rodakom w całym kraju i na całym świecie, bo przecież ta telewizja działa na całym globusie za pośrednictwem sieci internetowej, dziś jeszcze możecie uratować swój własny honor. Przejdźcie na stronę wolności, brońcie telewizji w Realu 24. Dziękuję bardzo. Mecenas Jacek Wilk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, artykuł 54 ustęp 2 Konstytucji. Cenzura prewencyjna środków masowego, przepraszam, społecznego, to jest bardzo ważne. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest zakazana. I już chociażby na podstawie tego przepisu ustawy zasadniczej, czyli prawa najważniejszego w Polsce, widać, że to, co robi YouTube, jest po prostu skrajnie nielegalne, jest po prostu działaniem ponad prawem. Ale przecież mamy w Polsce jeszcze inne przepisy innych ustaw, innych aktów prawnych, przepisów antymonopolowych, przepisów o ochronie konkurencji konsumentów, przepisów prawa prasowego, prawa cywilnego i tak dalej. Wszystkie te przepisy są bezczelnie łamane przez korporacje międzynarodowe. I to jest główny problem, że państwo polskie nie potrafi wymóc, nie potrafi przyjąć prostej zasady, że prawo obowiązuje wszystkich. Tak, proszę państwa, odkryjmy Amerykę, prawo w Polsce obowiązuje wszystkich, w tym także korporacje zagraniczne działające i zarabiające w Polsce. Ale jeżeli konsekwentnie przyjmiemy takie stanowisko, no to wtedy polskie władze powinny stać na straży tego prawa i powinny wymóc na tychże korporacjach, aby one tego prawa przestrzegały. Cenzura prewencyjna to jest właśnie zamykanie komuś ust z góry. I to jest właśnie to, co YouTube zrobił z telewizją Realu 24. Oczywiście wolność słowa ma swoje granice i pewne treści, jeśli są sprzeczne, jeśli wyczerpują znamiona prawa karnego, no to wtedy są usuwane, czy wtedy można zażądać ich usunięcia. Ale to jest już taka cenzura, nazwijmy to post factum. Natomiast cenzura prewencyjna, czyli zamykanie komuś ust z góry, czyli zamykanie kanałów, kasowanie całych, że właśnie tych przekazów z góry, jest po prostu w Polsce nielegalne.
I my pytamy, co rząd polski robi w tej sprawie? Czy będzie się po prostu przyglądał temu, że obce korporacje traktują nas jak kolonie, gdzie można robić, co się chce, gdzie można wyprawiać, co dusza tylko zapragnie i nie liczyć się z żadnym sądem, z żadnym prawem, z niczym. Szanowni Państwo, my jako Konfederacja jesteśmy za tym, żeby przepisów prawa było jak najmniej. Powinno być ich ze 100 razy mniej niż teraz, ale te, które są, mają być przestrzegane. A regulamin takiego medium społecznościowego jest rodzajem umowy. I jeżeli się kogoś dopuszcza do tego, jeśli taką umowę się zawiera, a tak było przecież w tym przypadku, to potem nie można bez powodu i bez skutków i bez konsekwencji tej umowy jednostronnie zrywać. To są elementarne zasady polskiego prawa. Dlaczego rząd polski ma to wszystko gdzieś? Czy tylko dlatego, że akurat to medium nie jest, powiedzmy sobie szczerze, przychylne albo jest bardzo krytyczne? Jest to bardzo, bardzo krótkowzroczna polityka i zapewniamy Państwa, że jeżeli Konfederacja będzie miała wpływ na władzę, to spowoduje to, że zagraniczne podmioty, obce korporacje będą musiały w Polsce przestrzegać prawa albo będą się musiały z Polski po prostu wynieść. Tak jest. Bo na tym polega państwo suwerenne. Tak jest. Dziękuję bardzo. Poseł Robert Winnicki. Proszę Państwa, XXI wiek to wielkie starcie o wolność. O wolność ludzi i narodów. Z kim to starcie, z kim ta walka w pierwszym rzędzie? Z dyktatem globalnych korporacji. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, to nie są firmy takie jak wszystkie inne, które oferują swoje usługi na rynku. To są firmy, właściwie już więcej niż firmy, globalne korporacje, są kreatorami rynku, kreatorami potrzeb, władcami umysłów. Oni zbierają dane, oni sugerują swoim użytkownikom, odbiorcom, jaki produkt, jaki towar również intelektualny, ci odbiorcy mieliby chcieć oglądać. Więc porównywanie tutaj globalnych korporacji do innych uczestników rynku, takich jak sprzedawca bułek, oferent jakiejkolwiek innej usługi, jest absolutnie bezprawne. Nieuprawnione i nieodpowiadające zupełnie rzeczywistości. Podkreślmy też, że mamy do czynienia z monopolistami, ponieważ YouTube w swojej klasie, w swoim zasięgu nie ma konkurencji dającej się zauważyć, tak jakbyśmy mieli jedno radio. To samo Facebook, tak jakbyśmy mieli jedną telewizję w państwie. I jeśli popatrzymy na poszczególne platformy internetowe, to one w swoich konkurencjach są faktycznymi monopolistami. I szanowni Państwo, była mowa o wolności słowa, wolności gospodarczej. Ja podkreślę jeszcze to, ten wątek, który rozpoczął mecenas Jacek Wilk. To jest kwestia suwerenności. To jest kwestia suwerenności tego, czy państwo polskie jest w stanie zapewnić na swoim terytorium, na swoim obszarze, a więc swoim obywatelom, podstawową wolność i podstawową zasadę, artykuł 32 Konstytucji, zasadę równości obywateli wobec prawa. Zasadę równości wobec prawa. Czy Polska jest w stanie to zapewnić, czy nie jest w stanie zapewnić, a spotkania pana Morawieckiego z jego kuzynką, która zarządza Googlem, YouTube'em, służą jedynie umacnianiu władzy globalistów nad Polską. To jest wyzwanie i to jest linia podziału, która odróżnia tych, którzy zagospodarowują emocje tak zwane prawicowe, patriotyczne, niepodległościowe, od tych, którzy realnie o nie walczą. Od tych, którzy realnie walczą o to, żeby Polska była państwem podmiotowym, suwerennym, samorządnym. Pamiętajcie, że to jest fundamentalna linia podziału. Pamiętajcie też, szanowni Państwo, żeby nie załamywać rąk. Dlatego, że to jest walka, którą trzeba podejmować. W zeszłym roku Facebook skasował 700-tysięczny profil Konfederacji. Poszliśmy z tym do sądu. Czeka nas długa, ciężka batalia sądowa z globalną korporacją. Jak się ona potoczy, jak się skończy, tego dzisiaj nie wiemy. Walczymy jako partia polityczna, nie najliczniejsza przecież w polskim Sejmie, ale podjęliśmy tę walkę. Tę walkę, którą powinno podejmować państwo polskie. I na pewno cały know-how prawny, jaki mamy, również telewizji w Realu zaproponujemy, żeby ta walka toczona również z innymi gigantami odbywała się możliwie skutecznie. Walka prawna. Natomiast rozwiązania na poziomie rządowym, legislacyjnym i woli rządu muszą się pojawić. To nie ulega żadnej wątpliwości.
A na koniec chciałem Państwu powiedzieć coś optymistycznego w tej całej groźnej sytuacji. Pamiętacie Państwo, że półtora roku temu urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych został wykasowany z głównych platform społecznościowych, ponieważ tak zdecydowali możni, tak zdecydowali decydenci. Otóż obecnie w Stanach Zjednoczonych odbywają się prawybory w ramach Partii Republikańskiej, w których pomimo skasowania Trumpa z mediów społecznościowych, jego kandydaci w większości przypadków wygrywają z kandydatami bardziej establishmentowymi. Nie chodzi tutaj o to, czy Trump nam, bo on nam, ani on nam brat, ani swat. Chodzi o to, żeby pokazać mechanizm, że mimo kasowania na największych portalach, największych sieciach społecznościowych, mimo ograniczania zasięgów, liczba ludzi, którzy dostrzegają fałsz tego systemu, liczba ludzi, którzy chcą podejmować walkę i nie zgadzać się na to, cały czas rośnie. Tu nas zbanują, tu nas zablokują, wypłyniemy gdzie indziej. Tak samo jest zresztą z Konfederacją po utracie swojego największego kanału. Walczymy dalej, rośniemy w siłę, a liczba ludzi świadomych systematycznie się zwiększa. I to jest to, nadziei, to przesłanie nadziei i walki, bo nie trzeba się poddawać. Dziękujemy serdecznie. Czy mają Państwo jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Koledzy.